Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battlestar Galactica. Zobaczmy, co my w tym momencie tutaj powinniśmy robić. Wydaje mi się, że tutaj mamy, jakby tak popatrzeć na status dochodów i tak dalej, w związku z czym, no właśnie, PyCon i tak dalej. Więc tam w tym systemie Helios Alpha jest najgorzej, można powiedzieć. Helios Gamma jest gdzie? Tutaj, no tutaj nie aż tak bardzo. Natomiast mamy, więc dobrze byłoby tutaj się zaangażować w walkę, tylko problem jest troszkę w tym, że mamy parę ciekawych tutaj misji, które będą dawały nam troszeczkę blueprintów różnych do budowania. Więc ja bym... Dobrze, dziękuję. Cio. Zwłaszcza, że to jest tu blisko, więc bardzo szybko możemy w to miejsce skoczyć. Ja nie wiem, czy my stąd żeśmy lecieli w tą stronę później, czy stąd żeśmy lecieli. Oj, będą gadać teraz, no. Kane wants Daedalus at Scorpia to double the workshop capacity for the first batch of Mark II Vipers. I'll have the FTL drives spun up and ready for your jump command. Okej, dobra. No właśnie, bo przenosiłem się na nowy komputer, więc teraz jakby parę rzeczy pewnie... Raz, że troszeczkę sobie upłynęło czasu od nagrywania ostatnich odcinków. A dwa, że pewnie się też coś tu tutoriale zresetowały w grze, więc mogą się pojawić podobnie. No dobra, więc miałem na myśli to, że mamy parę misji, które dają nam blueprinty. Tu są dwie misje, tu jest jedna misja, więc w zasadzie jakbyśmy mieli lecieć tam, to i tak mamy tu po drodze, więc najlepiej jest zrobić jump tutaj. Nie wiem, czy tego systemu nie stracimy, no ale wszędzie nie jesteśmy w stanie być. Budujemy statki, więc ja nie wiem, czy bym jeszcze nie tej fregaty nie dał w tym momencie. Ona co prawda trzy tury będzie, nawet dwie bym po prostu zaordynował. Raz, dwa, trzy, cztery. Za trzy tury wtedy będziemy mieli nawet więcej niż trzy tury, bo te dwie korwety się trzy na raz możemy chyba budować, bo to jest w kolejce. No to za cztery tury, powiedzmy, czy pięć tur będziemy mieć drugą flotę może. Więc może będzie się dało na dwie floty działać. Ale na razie byśmy spróbowali to zrobić. No dobrze, dobrze, już to było. O! Naprawiałem to? Nie naprawiałem. Jump. Anyway, the Scorpia shipyards could use some relief. 150 tylium. No, w zasadzie moglibyśmy czekać tutaj. Rany, czy tego się nie da zresetować? Sir, Kane wants Daedalus at Scorpia to double the workshop capacity for the first batch of Mark II Vipers. I'll have the FTL drives spun up and ready for your jump command. No właśnie. Zużywamy te tylium do tych skoków, ale wydaje mi się, że no po prostu tak jest szybciej. A coś czuję, że czas jest tu istotny. O, tam, o kurde. O matko, ile tutaj, kurczę, tutaj to w ogóle już zaczęli atakować straszliwie. Co my tu mamy? To są nasza flota. No nie, jak są tam jakieś, powiedzmy, te eskortowce Cylonów, to niech sobie będą. Po to jesteśmy, żeby ich rozwalić. Czemu ty jesteś tam strasznie tak z tyłu? Prepare to jump in 3, 2, 1. Dawać, dawać. Multiple Dreadus contacts, Commander. Scorpion Intel has already confirmed hostile bogeys. I knew they were under pressure out here, but this is the worst I've seen the Scorpion shipyards. Incredible they can get anything done under these conditions. Warany, jaki rzeczywiście jest duży.
port. Ale jest taki bardzo wrażliwy, 150 punktów tylko ma. Więc zdaje się, że będziemy musieli szybko to tutaj ogarnąć sytuację. Co to jest? Tu są jakieś statki, ale to nie są wrogie. Tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No właśnie. Więc musimy jak najszybciej, zdaje się, tam do tych wszystkich tych dotrzeć. Się zastanawiam, czy nie zrobić boost thrusters w tym momencie. To pozwoli nam nabrać prędkości i szybciej tam dolecieć. Chociaż w zasadzie zaraz będą w zasięgu. Temu można by zboostować. Te są szybkie. Ten też jest troszkę daleko, więc niech dwa statki niech idą szybciej. Czy jeszcze o czymś zapomniałem? O tym chyba zapomniałem. Nie no, teraz to mamy flotę taką konkretną, bym powiedział. Mantykor mamy od groma jeszcze trochę i dwie fregaty. Do tego można by tutaj jeszcze skwadrony wysłać. Launching alert Vipers. No i zobaczymy. Lecą na nas jednak. Dobra, teraz ogarniamy. Zdaje się, że ty pierwszy napotkasz tutaj, więc tak. Na pewno wyłącz sobie boost thrusters. Tam jeszcze drugi był statek, który... A, wy nadganiacie adamanty. Dobra, to ty możesz jeszcze mieć ten boost thrusters. Wy jakbyście troszeczkę... w tą stronę skręcili. So say we all. Vipery. Do przodu. Ty możesz w sumie własne Vipery, zdaje się, wysłać. No i dobra, zobaczmy, co to za statki tutaj do nas dotrą. To są na pewno lotniskowce. Dobra, co mamy? O, jakiś nowy Revenant. Takiego jeszcze nie widzieliśmy. Wiemy coś na ten temat? Co to za statek? Nie bardzo. Okej. Vipery obydwa. Select target. Yes, sir. Wy. Select target. Możecie iść tu. Tego spróbować ogarniać. Tu jeszcze są gdzieś Vipery. Macie tu bliżej. Albo może nie będę rozdzielał myśliwców. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie są myśliwce przypadkiem. Dobra. Weź troszkę zwolnij. Missile tubes prepped. Spróbujmy to tak zrobić. Tego bym chciał jak najszybciej rozwalić, ale zrobimy tak. Ty lecisz w tą stronę i troszkę w górę. Fire guided missile w tego. Revenanta, czy jak to tam go zwał. Przy okazji jej turec. Focus fire. Wiesz co? Na tym na razie skoncentruj.
Ty też. Focus fire. Teraz tak. Wy wszyscy, ty jeszcze odpalisz rakiety w tego Revenanta. Natomiast focus fire rób, żeby troszkę... Chociaż myśliwce powinny sobie z tym poradzić. Wy atakujecie pozostałymi siłami tego. Chcę jak najszybciej. Co prawda będziemy mieć później jeszcze trzy statki, z którymi nie będziemy mieli jak walczyć, bo będziemy musieli czekać, aż się nam odnowią rakiety, ale trudno. Ty chyba jeszcze zostałeś. Ale jak z przodu rozwalimy, po prostu bardzo ich uszkodzimy. Ty skoncentruj się na tych, wspomóż tego. No właśnie, jak skoncentrujemy się na tych dwóch statkach jak najszybciej, je rozwalimy, to będzie najlepiej. Mam nadzieję, że teraz wszystko, kurczę, już wydałem, że nie zapomniałem. Ty nie masz chyba. A nie. Masz target, dobra. Tylko jest za daleko na razie. Dobra, wydaje mi się, że wszyscy. Ci nie mają rakiet najwyraźniej. A tu jest co? Nemesis. Właśnie. To jest jakiś duży statek, widzę. Front, no dostał, ale się obrócił na bok. Tu jest co? Nemesis. I tam pewnie też jeszcze jakiś Nemesis. Dobra, zajmiemy się najpierw tą flanką. O kurde, ale żeś dostał. Troszkę do góry. Ten nieźle, kurczę, jednak ładuje. Więc ty będziesz musiał, Adamant musi się jakoś tu wytegować stamtąd. Wy atakujecie tutaj, dobrze. Ty atakujesz też od przodu. W ogóle żeście mu nie zrobili, ma strasznie dużą tą. Albo on jeszcze nie doleciały rakiety do niego. Ci są już prawie rozwaleni. Myśliwce gdzieś tam się ogarniają, mam nadzieję. Tu jakieś drugie myśliwce, więc też trzeba będzie później zrobić z tym porządek. Wiesz co? Tego musicie jak najszybciej Revenanta rozwalić, bo on jest groźny. Spróbujcie go wziąć tak od przodu jak najbardziej. Teraz tak. Tam oczywiście rakiety lecą. Czyli trzy statki. Tu na pewno trzeba będzie pomoc zrobić, bo tu mamy mnóstwo, że tak powiem, wrogów. Teraz tak. Ty... Atakujesz dalej tego, dobrze, ale wykonuj powoli zwrot w tamtym kierunku. Albo w zasadzie to już się skoncentruj na tym Adamancie, czy Revenancie, czy jak... Revenancie. Ty... Czy tu są dwa statki w pobliżu? Tak, prawie się zderzyły. Ty powinieneś przede wszystkim wyłączyć boost thrusters.
Zawracasz powoli. Albo wiesz co, nawet spróbuj szybciej zawrócić. Kurczę, nie tak. Tak i maksymalny skręt. Natomiast ty... zrobisz ostry zwrot. Focus fire na tych na razie. Chcę, żebyś po prostu wyszedł tu na front tego, bo on ma tam uszkodzoną tą i później będziesz go od przodu atakował. Dobra, bo się zrobiło straszne zamieszanie, już nic nie widzę tutaj. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy. Ojej, tu jeszcze nas hakują. Adamant chyba niestety nie przetrwa, bo do... kurde. O kurde, jeszcze mamy posiłki wroga. Commander, I'm seeing hostile contacts not engaged in the fighting. They appear to be scouting the Scorpio fleet's wreckages. They'll be scavenging for ammunition. Destroy the wreckages before the Cylons can turn our own slugs against us, Commander. Commander. O kurde. I don't often have the luxury of investigating field damage. A few moments of footage before you destroy those hulls could provide invaluable data. No to się skomplikowała sytuacja. To musimy zniszczyć. Albo przejąć, albo coś w tym stylu zrobić. Ale dobra. No kurde, kurs kolizyjny. Front. Niewiele mu robimy, kurczę, tutaj uszkodzeń. On chyba zestrzelił te myśliwce, tak mi się wydaje. Dobra, jaki ty masz stan? Ty masz stan po prostu z lewej strony... Jak to z lewej? Prawą masz ok, ale lewą od tego masz, kurde, niestety problem i front masz od tego problem. Teraz jak tu zrobić? Bottom tak samo, więc na pewno musisz iść tak. Tyłem się ustawić do tego, ale nie frontem do tego, tylko prawą stroną do tego. W ten sposób, nawet bym powiedział... w ten sposób i daj... defense. Nie wiem, czy przetrwa nam ten statek. Za duże straty będziemy mieli. Dobra, co z wami? No ty przede wszystkim musisz tu wspomóc, czyli lecisz w tą stronę. Będziesz miał tego Revenanta w zasięgu na tylnych tych. Jeszcze. Ty zwolnij maksymalnie i trzymaj go tutaj w szachu. Możesz troszkę do góry podlecieć. Ty też w dobrym stronę, ok. Będziesz go miał skręcić troszkę tu. Troszkę tak, żeby mieć go dłużej w zasięgu. A, tylko sobie Revenant. Nie, to miałeś go w zasięgu. Ok. Myśliwce podejrzewam, że gdzieś tam latają sobie. Tak, one się biją z tymi skwadronami, więc jest dobrze. Teraz tak, tu jest kolejny Talon i kolejny Nemesis. Jak ten wygląda? Left i front. No to w niego trzeba, kurczę, ładować maksymalnie. Tylko nie wiem jak teraz. Bo on tu zakręcił trochę. Nie chcę wejść w zasięg tych. Więc wy skręcajcie bardzo, bardzo ostro w tą stronę.
Ty masz jeszcze dwie tury. Dobra, ty masz jeszcze dwie tury. A wy macie jeszcze też dwie tury, bo wszyscy na raz chyba wystrzelili. Dobrze. Ty jeszcze zostałeś. Więc wy we dwójkę musicie się tym zająć. A ty masz tamtego. Dobra, czyli te dwie tury musimy jeszcze wytrzymać jakoś. Nie wiem, czy przetrwa na ten nadamant. Jak on się tam nazywa? Sirius. Sirius. To musimy rozwalić. Ale ty, no właśnie. A nic, dobra. Dobra, ten trochę dostaje na szczęście. Ale strasznie powoli. O, tu niestety nam rozwalili tego. To jest bardzo niedobrze. Z lewej strony masz troszkę uszkodzone. Dobra. Ty lecisz tak. Zrób tak. Focus Fire Revenant na razie nie. Focus Fire w tym, na tego Nemezisa, żeby go troszeczkę tutaj, i później będzie twoim zadaniem będzie zniszczyć tego. No i te porozwalać albo przejąć, nie wiem co mamy z nimi zrobić. Investigate. No właśnie. Myśliwce, co robicie? Vipery? O kurczę, prawie zniszczone. Atakują tego, bardzo dobrze. Wszystkie myśliwce atakują tego Talona. To jest idealnie. Bo on tu jest bardzo groźny. Teraz tak, ty zwalniasz. Dalej ładujesz w niego. Ty z kolei, żeby się w niego nie wtegować, to tak, ostry zwrot. Wiesz co, zostaw sobie ten cel jednak, ostrzeliwuj go ile tylko możesz, bo jego trzeba jak najszybciej rozwalić. On jest groźny. Już nam jeden statek praktycznie zniszczył. Teraz wy. Z lewej i z frontu, kurczę. Ten ma z lewej strony, czyli teoretycznie może by to zrobić jednak tak. Ty możesz zrobić tak. Focus Fire na Adamancie. Revenancie, kurczę, Felek. Bo będziesz go miał w zasięgu tutaj akurat. Tak samo ty. Skręcasz maksymalnie. I możliwe, że on wejdzie w tym momencie w zasięg. Bo i tak go nie masz, bo ty masz tylko też z przodu te... Więc natomiast ty Focus Fire masz, ja bym zrobił na Talonie, dlatego że ty będziesz go miał, zaraz zobaczmy, będziesz go miał za sobą, możesz go najwyżej, co najwyżej zrobić tak, rany, nie tak chciałem, tak. Trochę zjechać w dół i zrobić coś takiego. Wtedy będziesz miał go z lewej strony na tylne te działka. To oczywiście nas hatkują, żeby nam drugiej mantykory nie rozwalili.
No, już niedużo brakuje. I jednocześnie chcę od tych jak najbardziej tutaj odejść. Odlecieć, żeby być daleko od nich. No właśnie, z tyłu ma duży pancerz, więc lewy, prawy i z frontu trzeba by go najbardziej kurczę atakować. Ty jesteś hakowany. Left, czyli z tamtej strony i z frontu. Wiesz co, to ty zrób tak. Ty masz z kolei właśnie z lewej strony i to jest lipa trochę. Więc zaraz ci tu pancerz padnie. Teraz powinniśmy mieć rakiety. Więc tak, ty możesz zrobić tak. O właśnie, jesteś hakowany, ale póki cię nie zhakują do końca. Fire Guided Missile w tego. Powinien dostać o, z prawej co prawda. A tak, to z prawej bardzo dobrze dostanie. To właśnie dokładnie o to chodzi. I swoje działka też w tym momencie skoncentruj na Focus Fire tutaj, żeby tego jak najszybciej rozwalić. Lewą stronę masz uszkodzoną, więc no niestety... Możesz tak zrobić trochę i tyle. Co prawda ten będzie cię miał z lewej strony, ale trudno. Nie wiem, czy one mają do tyłu też strzelają. Możliwe, że tylko do przodu. Musiałbym się temu przyjrzeć. Nie zwróciłem uwagi. Przydała mi się jakaś Wikipedia do tych statków tutaj w grze. Może i jest. Dobra, teraz ty, panie szanowny. Twoim zadaniem będzie zniszczyć tego Talona, ale może, no właśnie, Focus Fire na tym. Myśliwce niech już lecą. Ogarniają tego. Teraz tak, tu mamy dwa statki. Ty masz z lewej strony rozwalony. Więc tak naprawdę, no nie wiem, czy warto w ciebie... O, na pewno tak. A, ty nie masz już tych. Ty nie masz więcej, kurczę, rakiet. Tak? Nie masz. To nie wiem, co ja tam... Miałem coś innego zaznaczone. Dobra, to ty w takim wypadku, o kurde, Manticore, ty masz, kurczę, jesteś strasznie pociachany. Z lewej strony zero, z dołu tak samo. Wiesz, w którą stronę się nie obrócisz, to i tak dostaniesz. Więc jedyne, co możesz zrobić tak, Fire Guided Missile. W Nemesis. Ten ma z lewej strony. No teoretycznie można by mu w lewą burtę dać atak. To ty strzelaj w tego Revenanta. Z tyłu masz miarę ok. Od frontu z lewej strony, więc wykręć troszeczkę tak. Co prawda wejdziesz za chwilę w tego, no ale zasięg, ale trudno. Dobra,
Czyli tak, ty już masz wydane rozkazy, tak? Ty jeszcze nie masz. Fire Guided Missile. Teraz pytanie. Right. W tył to nie warto mu tutaj dawać, wiesz co? Dave Nevenzisa. Talon. Możesz mieć z tyłu, żeby tego Talona jeszcze atakować. Dobrze. Czyli tak, was ogarnąłem. Ty możesz znowu, kurczę, dwa statki pewnie stracimy. Teraz tak. Ty masz ogarnięte, jesteś hakowany, więc niestety będzie pewien problem, ale żebyś tylko zdążył rakietę wystrzelić. Natomiast ty... Strzelaj w tego. No i dosuwaj w tamtym kierunku, żeby tam wspomóc sprawę. Tyle chyba możemy zrobić. Stracimy prawdopodobnie Mantykora jednego, no ale może wygramy to wszystko, tylko z dużymi stratami. No niestety straciliśmy Mantykora. Dobra, ten powinien zostać, może go nawet i myśliwce załatwią. Kurczę, jak ten jest strasznie zwrotny, ten Revenant. Talon jak tam? Kurde, ten Talon, ale lecą w niego rakiety z tyłu, więc powinien dostać rakietami, więc jest duża szansa, że go zniszczą. Targeting Talon. Targeting Talon. Dobra, wy powinniście dać radę tego załatwić. Ten się sprytnie ustawił. Przyspieszcie trochę. Dobra, teraz tak. Ty, póki, że tak powiem, ty masz z lewej strony. Odsuń się od tego. Focus fire na tym, bo ten z lewej strony ma tu problematyczne, nie ma tarcz, więc będziesz go z lewej strony tutaj uszkadzał. A jednocześnie się odsuniesz od tego. Wy na razie lecicie, żeby tego Talona rozwalić. Ty wykręcasz tutaj. Kurde, mamy coraz mniej statków. Natomiast ty, jaki jest twój stan? Z lewej strony masz tylko problem. Nie wiem, co to jest. Heavy Raider Squadron. Czy to są skwadrony? Trzeba będzie je tam trochę ogarnąć. Wiesz co? Zrób tak. W to atakujesz, to możesz tak zrobić, ale nie wiem, czy nie musisz. Fire Control ci niestety zaraz rozwalą. Więc chyba musisz na razie zacząć naprawiać. Myśliwce. Myśliwce to ja wyślę jednak tam, bo ten trochę jest poogarniany, więc ja nawet wszystkie myśliwce może wyślę. Żeby one już szły w tym kierunku. Bo tam czuję, że będzie też zamotanie.
Chociaż zostawiamy tego trochę, więc to też nie jest dobre. Jak ten? Kurde, ale twardy jest. A ten jeszcze nie rozwalony? Dobra, ty w takim wypadku lecisz tak, ale focus fire na tym, ostrzeliwuj go. Wy musicie tego dokończyć niestety. Ty się naprawiłeś czy nie? Dobra, troszkę fire control masz słabo, więc musisz się naprawiać dalej. I ustaw się może w ten sposób. Temu już niedużo brakuje, więc mam nadzieję, że ty na talonie jesteś skoncentrowany, więc że go załatwisz. Teraz tak, ty lecisz tak. Gdzie ten jest gość? Top. Dobra, póki jest na dole, wystrzel tego. Zrób tak. A nie, bo ty masz z boku, kurczę, te. A, bo ty masz z boku. Dobra. To focus fire na tym. I nie zakręcasz. To jest ten adamant, czyli oni wy macie z boku od wieżyczki. To ja może dlatego tamtego straciłem, bo źle go ustawiałem. No dobra, tak musimy to zrobić. Dobra, ten jest już po nim, bardzo dobrze. Jak tam ten? Kiepsko, a ten? Trochę może dostanie. Jak ty wyglądasz? No wyglądasz tak, bym powiedział, słabo. Bardzo dobrze. Jedna tura. Target Nemesis, bardzo dobrze, ty go tam ostrzeliwujesz. Jak tam twoje z lewej strony jesteś troszkę? Więc troszkę tak zrób. Teraz tak. Myśliwce tam już pewnie walczą. Mam nadzieję. Jaki wy macie target? Tego, dobra. Tamtych już rozwaliście. Teraz tego rozwalacie. O kurczę. Oni se tego odbudowali, widzę. Nie, to jest myśliwiec. Dobra, myślałem, że go przejęli czy coś. Próbują badać. Trzeba to jak najszybciej te rozwalić, te myśliwce, ale jednocześnie pozbyć się też tych. Ty masz tak. Atakujesz tego. Zaatakuj go dalej. Ty atakujesz. Też tego. Nie Nemesis, tego Nemesis załatwiaj. Dobra, tak, tak. Teraz tak. Ty z lewej strony masz pewien problem. Bo ty jesteś hakowany. Więc masz bardzo mały, ograniczony w tym momencie zasięg ataku.
Wiesz co, no właśnie, nie możesz. Dobra, lewa strona, czyli tak, zwrot. Lecisz w tą stronę, bo i tak na razie się tu nie przydasz. Wy atakujecie tego, więc może go zniszczycie. Ty, biedny, niestety, kurczę, masz tak. Atakujesz tego. Jedną turę jeszcze... Ups. Zaatakujesz tego. Ten niestety, kurczę, jest twardy jak nieszczęście. A, jeszcze go hakuje. No niech go kaczka kopnie. Dobra, myśliwce, gdzie wy tam latacie jak potuczone? Tych macie załatwiać. Select target. Co, nie możesz ich tutaj? Nie możecie ich atakować? Jak oni już tam wlecieli, to się nie da ich atakować. O kurczę, oni się tam zadokowali czy coś. No dobra, to atakuj tego Nemezisa w takim wypadku, albo nie. Nemezisa zostawcie w spokoju. Tego trzeba Revenanta zdjąć. Nemezis jak wygląda? Wygląda jeszcze na nieszczęście całkiem dobrze. Atakuje Nemezis. Turec, a, bo ty nie masz jak, musiałbyś się odwrócić. Nie, to atakujesz tego Nemezisa. Zrób to tak. Ty możesz już strzelać? Fire control dalej nie możesz. Więc nas zawracaj jeszcze raz dalej w tą stronę. Ty z kolei co robisz? Atakujesz tego Nemezisa dalej. To go atakuj. Możesz już coś? Możesz zrobić. Fire Guided Missile w tego. Ty... Na razie jeszcze nie możesz, musimy ci poprawić to wszystko, a ty już nie masz tych. Teraz co jest z tobą? Tu niewiele ci zostało, więc może go już rozwalisz, o ile nie zhakuje cię gość do końca. Walnij mu tam. Nemezis, dobra. O kurde. Ale ten jak strzela, to po prostu masakra. O kurcze. Ale dostaniesz. Dobra, tamten rozwalony. I gave you an order. Sir, the commander was following up on a request from Sinan for damage reports before. Mr. Quaid is not. Co się dzieje? Of this fleet, Lieutenant. Destroy those wreckages now. Przejęli je jednak. No właśnie. Ale tak, ten jest zniszczony, Talon sobie tam z tyłu siedzi. Tu jest jeszcze jeden Talon, o kurde. O kurcze, no. Co to jest? Trzeba je zniszczyć, no to dobra. To myślę, że nie powinno być trudne. Wy już naprawiliście tą całą tą? Naprawiliście. Więc turec w tego. Focus fire. Yes, commander. Ale rakiety...
O właśnie, rakiety, zaraz zobaczmy, w kogo ty możesz tutaj trafiać. Jak jest tamten, tamtego nie ma sensu. W tego na razie nie, bo za daleko jest. Okej. Dobra, ty. Focus fire. W tego. Ty. Zawróć tu. Zaraz. Turec, focus fire w tego, żeby go dobić. Mam nadzieję, że jesteś w stanie w niego tam strzelać w dół, bo on się tam skitrał na dole. Ty lecisz w niewłaściwym kierunku, kolego. W bardzo niewłaściwym kierunku. I nie wiem, czy przez to przetrwa. Ten ma straszną siłę ognia. Za blisko do niego chyba podlatujemy. Dobra, by się zrobiło straszne zamieszanie. O, dobra, rozwalony, super. Super, ten też poszedł. Dobra, to mamy w tym momencie, co mamy? Talon. Kurde, 4 lotniskowce. Mam nadzieję, że one nie mają tych. Nie, one wysłały myśliwce, a myśliwce żeśmy chyba rozwalili. Więc dobrze, trzeba się przegrupować. O, ty z tyłu masz. Dobra, ty na pewno, kurczę. Maksimum. Aha, tylko że. Co? Jak najdalej od tamtych. Ale jak najdalej od tamtych. Teraz tak. Ci lecą tutaj, więc musimy. Ja bym ich unikał na razie. Zwłaszcza, że gdzie jest ta cała. Tu jest ta stacja cała. Więc najpierw skoncentrujemy ogień na tym. Czyli tak. Yes, sir. Wy zawracacie w tamtą stronę. Ty w jakim stanie jesteś? W miarę dobrym. Więc lecisz tu. Twoim zadaniem jest skoncentrować się na tym. Jakbyśmy pewnie wcześniej dolecieli, to byśmy mogli coś tutaj z tym zrobić, a teraz nie. Nie możemy nic zrobić. Ty dokończasz to, ty zawracasz, ty uciekasz. A myśliwce... A zaraz gdzieś polecą, zobaczymy gdzie. Hostiles are disengaging. Admiral Kane is happy with us, but at least we stopped the Cylons from salvaging any more ammo from those Scorpion ships. Lucinda is becoming rash in her decisions. That was valuable data we could have used. She forgets she must prove the stability of Colonial Fleet to the Quorum. No właśnie, nie udało się nam tego zrobić. Running away, maybe you can finally finish building those Jupiters and build us one while you're at it. You could do with the firepower, right, Commander?
No bo pewnie nie wszystkie żeśmy dostali te bonusy tutaj może. Ale kurczę, dwa statki stracone. Jeden statek zniszczony? Wroga nie. Troszkę żeśmy za bardzo się rozdzielili siłami. Za szybko żeśmy do przodu polecieli. Dlatego straciliśmy od razu dwa statki. No ładnie. No właśnie. No dobrze. Tak w ogóle to sobie pomyślałem, że na tym odcinku zakończę tą taką miniserię. Mógłbym oczywiście tutaj bardziej coś nagrywać, ale już widzę, że w tym momencie jakby ucząc się dopiero interfejsu, pewne rzeczy, no źle sobie rozłożyłem siły z pewnymi rzeczami. W związku z czym jakby chcieć jednak, no właśnie. Jakby chcieć jednak troszeczkę lepiej grać, to trzeba by może troszeczkę inaczej rozłożyć siły. Prawdopodobnie trzeba więcej, albo więcej statków szybciej budować rzeczywiście, albo, no nie wiem, odpowiednio, że tak powiem, minimalizować swoje straty, chociaż i tak próbowałem minimalizować maksymalnie te straty, ale też nie wychodzi, bo czasami się po prostu nie da. Tak jak dzisiaj, napotkaliśmy zupełnie nowy statek wroga, który praktycznie rozniósł na strzępy dwa nasze statki. Miał taką siłę ognia, więc... Więc jest to taka próbna rozgrywka z mojej strony. Ale na pewno dziękuję wam wszystkim za komentarze, subskrypcje, no i oglądanie filmów przede wszystkim. Szkoda, że nie udało się rzeczywiście wcześniej dotrzeć, bo trzeba było statek posłać maksymalnie w tą stronę, żeby odzyskać te dane z tych statków tamtych szczątków i wtedy oni nie mogliby tego przejąć, nie musielibyśmy się z tym bawić. No dobrze, blueprints, Ranger, Artemis, zobaczmy sobie jeszcze na blueprinty. Ranger Cruiser, o właśnie, Guided Missile, czyli mamy w ogóle nowy w tym momencie typ statku. Battlestara jeszcze, nie, mamy Artemis Battlestar. On kosztuje 1700 tylium, czyli to jest duży Battlestar, tylko taki chyba mniej, znaczy no, najmniejszy pewnie ze wszystkich. Mamy co? Proximity Mine, czyli możemy gdzieś miny rozkładać. Torpedy mamy. O kurcze. Ciekawe. No i lepsze Vipery MK2. No to mogłoby być ciekawe. Ale myślę, że to będzie ewentualnie no, na jakąś potencjalną nową serię. Na razie wypuszczam taką próbną serię kilkuodcinkową, żeby zobaczyć, jak wam się ta gra podoba. Dobra, nie przedłużając, dziękuję wam za obejrzenie całej serii odcinka i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.